Dobra, patrzę na jakiś czas na te kamery i nigdzie nie ma psychofanki, ani nikogo. Coś tam była, ale to nie psychofanka, nie. Jest z nami też policjantka taka. Dzień dobry. No i... To jest też nasz nowy rekrut. Dzień dobry, ja lecę na misję. No i ja bym się rozejrzał w okolicy, a ty jakie są? Czemu mamy się rozglądać? Nie no. Może to w Mad City, czy gdzieś tam? A no, mogą być w Mad City, ale ja biorę lornetki i patrzę. Patrzę na miasto. Tak po prostu ile będzie. Kosztuje lornetka? Ile kosztuje lornetka? 5000. Dobra, hop. Gdzie są lornetki? O, jest! Tam bekon jakiś? Ale tam nikogo nie ma. Okej. Flashlight chyba też się przydał, nie? No, latarka ma... Okej, tam jakiś policjant. Moje pieniądze. To oni? Ej, chyba ich znalazłem. Gdzie? Na dachu, weź lornetkę i się spójrz tam na górę. Chodź tu, wyjdź. Na ten, gdzie jest stoi helikopter bardzo często. Tam, gdzie jest, wiesz, to wyjście takie. I patrz, oni tam są. Jak to, gdzie? Nie wierzę ci. Muszę to zobaczyć. Ja się tam patrzę na nas, albo mi się zdaje, tak się pisze. Nie, może to ktoś inny. Nie, właśnie ja widzę te uszy i taką samą dziewczynę. Co wtedy, widzisz? No, widzę te uszy i tam dziewczynę. Która poszła. Królik został. I to niebo też jest trochę podejrzane. No, wróciła. I teraz we dwóch poszli. Lecimy tam. Jest tu jakiś helikopter w pobliżu? Jest, ale jeszcze nie mam wystarczającego awansu. Jedziemy tam autem, musimy... Ale jak oni się tam dostali? Dobra, czekamy jak przyleci ktoś helikopterem i nam odda. Dobra, zwrócili już helikopter i tak powolutku na górę lecimy. Tylko żeby sprawdzić, czy oni tam są. Ja też ich widzę właśnie. Jeszcze wezmę lornetkę. W złą stronę trochę patrzysz. Jesteście zatrzymani. Wsiadajcie do helikopteru. Do helikoptera? Helikopteru? No dobra, już siadam. W złą stronę idziesz. Dobra, idę. Nie strzelaj we mnie. A to jest twój koń. Nie. A! Co ty z nim robisz? Wsiadaj z nami. Wsiadaj do helikopteru, już. Ty króliczku śmieszny. Nic mu... Wsiadaj do helikoptera, bo cię zastrzelimy. Czy jego życie już nie ma sensu? Trochę nie ma. Nie wsiądę. To cię zastrzelimy. Jestem niezniszczony. Zobaczymy. Pa, pa. No dobra, wsiadaj z nią. No i zrobimy to... obok siebie siedzicie. I lecimy do... Chciałeś to? Widziałeś to? Tak. To było genialne, jak go wysadziłem. No właśnie nie, to był mój służący. No, jedyna co ma problem. Dobra. Co ty, brapiesu, zrobiłeś? No dobra, chodź tutaj. Dobra, chodź tu. Stań przy tym ładnym wulkanie. Oczywiście chodzi o ciebie, psychofanko moja i rapieseła. O, tak. O, tutaj blisko, tak. O, tak, bardzo dobrze. I teraz masz za to, co zrobiłaś. Chociaż
Ona nic nie zrobiła. Chodź trochę tutaj, chodź tutaj. No co? No dobra, no to... Co ty robisz? No dobra, jeśli jest już po tej psychofance, to lecimy dalej. Wsiadaj. Teraz... I tak się jakoś kiedyś odegram za to. Za co? Że mnie wrzuciłeś do wulkanu. No. Królik i psychofanka w końcu są załatwieni. Ja ci mogę sobie komputera wysadzić. Nie, nie chcę. O, nie! O, dobra. Na szczęście mam spadek do ochrony. Gdzie ja jestem? Nie wie, gdzie jest. Dobra. Zobaczę kamerę. Nikogo nie ma. Nic nigdzie nie ma. No dobra, nie ma jej nigdzie. Gdzie on jest, że tak szaleje? Co on... co ty robiłeś? Co ty jesz? Znaczy... Co to jest? Po co ci kolce? Kolce. To jest moja czekoladka. Ale też muszę podładować ją w komputer. A czasem nie ładowało się inaczej? A ile mój ma? 21, to już też podłączę. Dobra, to... Mój ma 17. Hop, i tutaj. Hop. Przecież to tylko kamera. Ty tylko kamery używasz, ale komputer. Jak się kościół? Nie, no, policjant. Komputer też używałem. Ale no, na dół chwilę, to jest dziwne. Nie, to nie jest dziwne, to chyba jest normalne. Nie wiem, ludzie mają jakieś inne kolory skóry, to jest normalne, a nie jakieś dziwne. A w sumie to jest też racja. Dobra, no to trochę popracuję i... O, a może to jakiś wampir jest? Wampir 83149? Nie no, kto to tak hałaśliwie tu jeździ? Zawracają tu. Widzę tam dwie osoby jakieś. Chodź tu i wrapię zuby, bo tak mam auto jakieś głośne. I... co? To psychofanka! No, on oczywiście gra w FNAF. Dobra, tam była psychofanka i chyba ktoś jeszcze. I chyba weszli do policji. Szefa nie ma. Chyba pojechał do innych. Widzisz, kto to jest? Jak wy... Tak naprawdę... Szef? Szef, dobra, nie ważne. Wiesz co? Ten królik to mój kuzyn. A wiesz, kim ja jestem? Waszą... zagubioną nie tylko psychofanką, ale kuzynką, czyli on też jest waszym kuzynem. I my jesteśmy nieśmiertelni, ponieważ wzięliśmy tyle apteczek, że teraz nigdy nie zginiemy. Możecie nam robić wszystko. Ale my teraz tu będziemy pracować. Jesteśmy teraz mili. I mnie tutaj zatrudnili jako tego, co uczy strzelać, więc dzięki i ja idę już na stanowisko. Czyli dlatego szefa nie ma. A ciebie co, jako pracownika zasłużyli? Tak? Czy też jako... Pokaż nam, gdzie jest. I tak was zniszczę. Pracujesz w tej policji? Czy co ty tu robisz w tej policji? Pracuję w tej policji, ale i tak was zniszczę. Jesteś zwykłym pracownikiem, więc... Idź już pracować. Na samą górę. Chodź, zaprowadzimy cię. Chodź i wrapię słowo z nim. A ja jakim jestem pracownikiem? No, ty już tu pracujesz przez kilka miesięcy, tak jak samo jak ja. Chodźcie tu. No już poczekaj, tylko muszę mu zaoferować jedną rzecz.
co? Ja już jedę czekać na was na górze. Dobra, jesteś i będziesz pracować na wspólnym komputerze z ZebraPiesem, bo to jest ZebraPies, to ma też komputer. A no, i mój jest tylko dzielony z szefem i z zastępcą. Co? To tak walne. Co ty na tym komputerze, ty króliku, robisz? No i z... Ja tu pracuję! Ej, co ty tu robisz? Ja tu pracuję! Dobra, cicho! Ty w takim razie będziesz pracować na kamerach. Patrz na kamerę, jak zobaczysz, że uciekałem z więzienia, to informuj i... Ja pojadę z ZebraPiesem. I go nie bij, bo zostanie zwolniony za chwilę. No dobra, no to muszą, oni się muszą pogodzić, a ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Ja byłem IbraHangel. O. Był ZebraPieseł, Królik, Psofanka i chyba był szef w tym odcinku, ale nie wiem. No i cześć. I wy się macie, i macie się pogodzić. I tyle.